historyczne ze swojej młodości. Bo to także z natura staruszków umiał wspominać. I mówiąc te słowa staruszek szczęśliwie ma tego świadomość. I to może być pociechą, pewnym zabezpieczeniem przed ryzykiem nadużycia intelektualnego i estetycznego, które by groziło. Ale proszę wybaczyć, że do pewnej perspektywy historycznej pokrótce sięgnę, dlatego że ona jest nieodzowna dla przedłożenia całego toku rozumowania, jaki ośmielam się dzisiaj przedłożyć. Otóż, kiedy na to audytorium patrzę, to jest dla mnie jasne, że już nie ma osób, które by uczestniczyły w początkach przenoszenia religii z parafii do szkoły. Co? Na młodzież? Może pamiętać? Rozumiałem, że co najwyżej mogą pamiętać te czcigodne matrony, które były żegnane w finale mszy świętej. To rzeczywiście to były wspomnienia. Matronom oddano cześć, matrony już mogły wywędrować. Została sama ta katechetyczna młodzież, dla której religia w szkole jest czymś naturalnym, oczywistym, niekwestionowanym, niedyskutowanym i tak dalej. Ale to trzeba pamiętać, moi drodzy, genezę tego, co się dzieje w szkole. Genezę związaną z owym nie wprowadzaniem religii do szkoły, jak mówiono, ale przeniesieniem religii, nauczania religii z prawa do szkoły, po to, żeby zrozumieć pewne mechanizmy dziś aktualne. Otóż wtedy, kiedy pojawiły się możliwości natury polityczno-historycznej czy geopolitycznej, to nie mieliśmy, myślę o Kościele w Polsce, nie mieliśmy czasu majstrować przy nowym projekcie, przy propozycjach religii w szkole, tylko jak wiadomo, do szkoły zostało przeniesione literalnie to, co było w parafii. Pamiętam wypowiedzi ówczesnego szefa Komisji Katechetycznej Konferencji Episkopatu, księdza arcybiskupa Strobe, też ze Szczecinem związanego istotnym etapem jego posługi, kiedy dokumentował, że no jest możliwość i wchodzimy do szkoły, no to z tym, czym możemy wejść, co wypracowaliśmy na terenie parafii, a potem będziemy modyfikowani. I rzeczywiście potem była modyfikacja, podstawa programowa, pierwsza, druga, dziś na horyzoncie już jest trzecia podstawa programowa, to my to znamy. Ale na początku weszła religia do szkoły w takim kształcie, powtarzam, jakim była w parafii. Czyli właśnie katecheza, a nie lekcje religii. Proszę zauważyć, że w dokumentach Kościoła nie ma w ogóle o lekcjach religii mowy. I nie ma wskazówek, jak prowadzić lekcje religii. Dokumenty katechetyczne zajmują się wyłącznie katechezą. A katecheza i lekcje religii to jest jednak co innego. I teraz, jeżeli patrzymy, moi drodzy, na chociażby taki najbliższy naszemu sercu, najbardziej klarowny dokument z naszej branży, to znaczy adaptację katechezy tradende, to tam precyzyjnie Jan Paweł II pokazuje cztery cele katechezy. Gwoli przypomnienia, proszę pozwolić, cztery cele. Po pierwsze, przekaz wiedzy religijnej. Po drugie, zapoczątkowanie czy pogłębienie, ogólnie biorąc przekaz wiary, oparty na owym przekazie wiedzy. Po trzecie, wprowadzenie w życie Kościoła. I po czwarte, wprowadzenie w życie sakramentalne.
to są zwięźne, przedłużone cele katechezy. Jak weźmiemy dyrektorium katechetyczne, czy to ogólne, czy polskie, to oczywiście te cele też są pokazane, wymienione, obudowane, wyjaśnione i tak dalej. I teraz, do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że kiedy religia trafiła do szkoły, to się okazało bardzo szybko i w sposób niekwestionowany, że tych wszystkich celów w szkole się nie zrealizuje. Przy najlepszych chęciach i najlepszych kompetencjach nauczycieli. Co można zrealizować? To, co jest właściwe dla instytucji szkoły. Można przekazać wiedzę religijną. Można w pewnym sensie przekazać wiarę na tej zasadzie, jak się przekazuje ideę, prądy, koncepcje wychowawcze. Szkoła wychowuje, więc kształtuje pewien żal aksjologiczny. W związku z tym może także wprowadzać w pewnym zakresie wiarę. Ale żadną miarą szkoła nie jest w stanie wprowadzić we wspólnotę Kościoła, ani nie jest w stanie wprowadzić w życie sakramentalne. Ona może nauczyć o wspólnocie Kościoła, może nauczyć o sakramentach, ale to jest brak wiedzy. Tak? I to bardzo szybko zauważyliśmy. Krótko mówiąc, pewną niewydolność. To, co mówię, to nie jest oskarżenie kogokolwiek, ale to jest wydobycie pewnego mechanizmu. W związku z tym, to zważywszy, moi drodzy, można powiedzieć rzecz następującą, cokolwiek obrazoburczą. Proszę wybaczyć, że zabrzmi zdanie dosyć takie drapieżne. Mianowicie, katecheza w jej integralnym kształcie przestała istnieć. Przestała istnieć w integralnym kształcie, ponieważ po pierwsze z parafii została wyprowadzona świadomie, celowo, dobrowolnie i z radością, a w szkole okazała się niemożliwa ze względu na charakter instytucji edukacyjności, oświatowo-wychowawczej, jak określono. No właśnie. Dokumenty Kościoła powiedzą jednoznacznie, że katecheza jest zawsze parafialna. To, co katechizm Kościoła katolickiego określa, zacytuję: parafia jest podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców. Kardynał Nyczyniewicz, zacytuję fragment wywiadu, powiedział: bez katechezy w parafiach w ogóle nie będzie katechezy Kościoła. Może jeszcze z dyrektorem. Wspólnota chrześcijańska pozostaje zawsze żywym, nieodzownym i pierwszorzędnym miejscem katechezy. No, wspólnota chrześcijańska, czyli wspólnota eklezjalna, czyli nie szkoła. I to, moi drodzy, zauważono bardzo szybko. Tę niewydolność nowego systemu. I zaczęto kombinować, co robić i jak robić. Jest rok 1993. Nasi księża biskupi jadą z wizytą ad limina do Jana Pawła II. Papież przy
do grupy biskupów wyraża radość, że katecheza, religia wróciła do szkoły, no bo po latach dyskryminacji, oczywistej dyskryminacji społeczeństwa katolickiego, udało się reivindykować to podstawowe uprawnienie, żeby religia była w szkole w ten sposób, żeby było realizowane uprawnienie wychowawcze rodziców. Wyraża radość, ale zarazem dopowiada znamienne zdanie. Katechizacja w szkole domaga się oczywiście uzupełnienia o wymiar parafialny duszpasterstwa dzieci i młodzieży, rok 93. A potem po 5 latach znowu wizyta Dlinina i Jan Paweł II sięga do wspomnień sprzed 5 lat i przywołuje dokładnie to samo zdanie z zachętą, żeby parafia się angażowała w posługę katechetyczną, by uzupełniała. Tak jest. I nasi katechetycy wielokrotnie, jeżeli sięgamy do literatury przedmiotu, podkreślają, że katecheza szkolna powinna być uzupełniana i dopełniana katechezą parafialną. No i w tym klimacie byliśmy uczeni, byliśmy przygotowywani. To jest jakiś klimat, który wydaje nam się obligatoryjny. Moi drodzy, a teraz zagadka. 3 plus 5 to jest 8. 8 plus 4. 4 plus 5. Proszę bardzo, myślałem, że będzie sprzeciw. Co to za egzamin? My jesteśmy od religii, a nie od rachunków. Ale dlaczego 9? Dlatego, że jest 9 wolnych miejsc w pierwszych rzędach i 9 osób stoi. Swoich możliwości organizacyjnych,
technicznych, w wymiarze oświatowym, byśmy powiedzieli, który jest wymiarem właściwym dla placówki edukacyjnej. Ona nie może przeskoczyć swoich kompetencji. Mówi o szkole. I dlatego wiodąca rola parafii i pomocnicza funkcja szkoły przy pełnej integracji działania obu instytucji muszą być zintegrowane ze względu na ideę katechezy, ze względu na potrzeby dzieci i młodzieży, dlatego że oddziaływanie jednej i drugiej instytucji ostatecznie potem przynoszą rezultaty w doświadczeniu młodego pokolenia. Żadną miarą nie można tych instytucji przeciwstawiać. Chociaż bywały takie, jeżeli nie idee, to przynajmniej pewne zachowania ze strony na przykład księży, nikogo nie obgadując, ale wydobywając pewne mechanizmy. Może dziś już nieaktualne, ale kiedyś bardzo czytelne. Radość wielu księży, a zwłaszcza proboszczów, kiedy religia wróciła do szkoły i proboszczowie szczęśliwi, bo odpadł kawał roboty. A ty katecheto, obojętnie czy jesteś księdzem, wikariuszem, czy siostrą, czy katechetką świecką, idź do szkoły, tam dawaj sobie radę. A bywało, to pamiętam z doświadczeń, przynajmniej niektórych księży, nie definiuję zasięgu zjawiska, bywało, że księża bardzo byli zadowoleni z obrotu sprawy, bo już nie muszą słuchać proboszcza, przynajmniej na pewnym odcinku swojej pracy, tylko idą od żony pani dyrektor, czy pani wicedyrektor, która będzie mablowała księdza wikariusza, tak wypada. I to będzie dla nich obojga satysfakcjonujące i przyjemne. Tak. Dziś dyskutuje się często po cichu, przynajmniej na razie po cichu, jak w praktyce rzeczy zorganizować, żeby wydobyć tę priorytetową rolę parafii. Czasem się dyskutuje nad takim modelem, żeby jedna lekcja religii, jedna lekcja była na terenie szkoły, druga lekcja na terenie parafii. I wtedy to tak będzie bardziej czytelne dla młodzieży, no ale dzieci, ale potem są problemy programowe, potem personalne, potem finansowe, kwestie etatu, gdzie to się ten etat realizuje, to można co płacić. O tym się rozmawia kuluarowo na terenie instytucji odpowiedzialnych za kształt wychowania katechetycznego, więc nie ogólnie w Polsce, ale ponieważ nie widzi się rozwiązań klarownych, to jeszcze te wątki nie są wydobywane na zewnątrz z całą wyrazistością. Jest rola ruchów, różnych ruchów religijnych, które mamy w parafii, które chciałoby się wprowadzić posługę katechetyczną w ramach tego, co można robić w parafii. Bo jeżeli parafia ma przejąć ten podstawowy ciężar wprowadzania we wspólnotę Kościoła i w życie sakramentalne, no to właśnie trzeba pokazywać, czym jest Kościół. A ruchy, które są, najrozmaitsze ruchy, niekoniecznie młodzieżowe, w sensie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy Ruchu Apostolstwa Młodzieży, w różnych diecezjach, jak to wygląda,
ale także ruchy rozmaite, wspólnoty religijne, których przedstawiciele staną wobec młodzieży i będą opowiadali, jak to się żyje, jak to się robi i tak dalej, o swoim charyzmacie ruchu religijnego. Oczywiście to nie są szanse na systematyczną katechezę, bo każdy ruch będzie pokazywał właściwy sobie charyzmat, no ale, to jest duży zastrzyk informacji i promocji tego, co się dzieje. No i cała katecheza sakramentalna związana z przygotowaniem do sakramentów, to jest rzecz znana. Mój drodzy, i to jest taki pierwszy punkt mojego przedłożenia, pokazujący priorytetową rolę parafii i pomocniczą, a niezbywalną rolę szkoły, ale i pewne trudności z realizowaniem usługi katechetycznej, zwłaszcza wtedy, kiedy myślimy o integralnym, czyli całościowym projekcie usługi katechetycznej Kościoła. Teraz słów kilka, moi drodzy, na temat tego, co społeczeństwo polskie myśli na temat religii w szkole. Nie możemy abstrahować od wyników badań socjologicznych, bo to są pewne realia, w kontekście których funkcjonujemy jako katecheci. Nie możemy tego nie zauważać. Owszem, my wiele widzimy dzięki naszym intuicji, dzięki rozpoznawaniu codzienności, ale wyniki badań socjologicznych, czy ogólnie biorąc sondażowych, jeżeli są robione na dużych próbach, one często demaskują rzeczywistość, której gołym okiem nie widzimy, ponieważ nie mamy dostępu do pełni danych statystycznych. Tutaj wielkie zasługi ma Centrum Badania Opinii Społecznej, CEBOS, który to CEBOS już w roku 1990, nawet przed powrotem religii do szkoły, zaczął badać reakcję społeczeństwa polskiego na sam pomysł, projekt. Jak wiemy, religia wróciła we wrześniu 1990 roku, a już w maju tego roku było na ten temat głośno, już media na ten temat się wypowiadały, w związku z tym CEBOS już na próbach reprezentatywnych, czyli na takich miniaturkach 1000-osobowych społeczeństwa polskiego, badał opinię Polaków. Potem we wrześniu 90, potem 91, 2, 3, przez szereg lat były te badania robione. No, na początku było dużo niejasności w społeczeństwie polskim, no bo taka prawda, że nie wiedzieliśmy, co to będzie, jak to będzie. Z biegiem lat aprobata dla nauczania religii w szkole rosła. Apogeum tej aprobaty było w roku 2007. Wyniki były bardzo wysokie, jeśli chodzi o aprobatę, przychylność dla religii w szkole. No i oczywiście, jak się robi takie badania, no to trzeba zapytać, z czego to wynika.